witam serdecznie. Ja nie jestem legendą, ja jestem lucky guy, dlatego że statystyka jest brutalna. Wspinam się 52 lata, nie wiem, 45 wypraw, 8 lat w górach. No, jeśli się nie ma luck, no się to nie jest tutaj na tym stage'u. Ja miałem luck. Chciałem opowiedzieć, no bardzo krótko, bo 14 szczytów, 15 minut, a 16 lat mi to zabrało. Ale przyznam się szczerze, że ja nigdy nie zbierałem szczytów do korony Himalajów, bo mieliśmy inne cele. To był wypadek przy pracy. Jeśli się często jest w górach, a nas nie bywało, często byliśmy po 2-3 razy w roku w Himalajach, no to przybywało tych szczytów. Pojechałem od razu na najwyższy szczyt. Nie, ja pojechałem, Zawada mnie wziął na zimową wyprawę, ponieważ Polacy stracili wielką eksplorację 50-64. Ktoś pomyślał, trzeba zacząć zimę w Himalajach. No i pojechałem oczywiście, wiedziałem, że jadę tam do roboty, prawda? No, byli starsi koledzy. No ale być może genetyka i nie wiem, dobra forma spowodowała, że wchodzimy na przełęcz południową w trójkę, piersi, zimą. Myśleliśmy, że tam będzie śnieg, a tam nie było w ogóle śniegu. Co prawda miałem wchodzić z walkiem, tylko do jego przyjechała narzeczona. Dostał wiadomość i zszedł do bazy. I ja z cichym wszedłem, ale do dzisiaj żyję z tą kobietą. To jest jedyna jego zaleta walka, mimo że stracił ten szczyt, prawda? No to najlepiej pracujący team, można powiedzieć, że zacząłem od tyłu, tak? Od najwyższego szczytu, ale to nie była moja idea oczywiście, tylko Andrzeja Zawady. Potem był taki piękny czas, tu młodzi są, ludzie nie pamiętają, stan wojenny, po stanie wojennym. Na ogół żeśmy zostawili nasze prace te zawodowe, ruszyliśmy do Huty Katowice, kominy, wszystko było nasze. I dzięki tym kominom mogliśmy wyjeżdżać, bo mieliśmy dużo kasy, dużo złotówek mieliśmy, bo to były pieniądze, które klub miał, prawda? Pojechałem w 1984 roku, następny szczyt. No ten mi się udało zdobyć bardzo szybko, bo w ciągu 16 godzin byłem pierwszym człowiekiem, który to zrobił. Ale ten gościu w środku przyszedł dotknąć, kto to tam, kto wszedł w ciągu jednego dnia. Oni, proszę Państwa, oni nas nie rozpoznawali, był wschód i zachód. On nie wiedział, ruski, Ukrainie, Czech czy Słowak, to w ogóle. Myśmy o nich wszystko wiedzieli, oni o nas nic, prawda? No potem się uczyli trochę nazwisk naszych, ale w tamtym czasie to byliśmy czarnomasa. Proszę Państwa, myśmy mieli taką, to moje całe pokolenie miało taką potrzebę pisania historii. W alpinizm, bo myśmy stracili wielką eksplorację, prawda? No ale żeby zapisać się w historii jakiejś dziedziny, tu chodzi o alpinizm, no to trzeba było robić coś, co wnosiło nowego, prawda? Czyli nowe drogi, jak Manaslu, nowa droga, prawda? Dwa razy wchodziłem na ten szczyt, jak wejścia zimowe, jak trawersy, jak solowe wejścia, bo też ich mam za sobą trochę. Trzeci szczyt Kanchenjunga też zdobywam z kukuczką zimą. To był mój drugi szczyt najwyższy. Zaraz po zmaganiach na Lhotse, gdzie spędziłem pół roku w ścianie południowej i jej nie zdobyliśmy. 3,5 km ściana różnicy wysokości, ale ważne, żeby się mierzyć, ja mi się wydaje. No nie zawsze się, prawda, zdobywa coś, ale ja zawsze uważałem, że nie ma porażek, są tylko nowe doświadczenia, prawda? Bo porażka jest jedna, śmierć. A reszta to są nowe doświadczenia, prawda? I myśmy tak zdobywali te doświadczenia z wyprawy na wyprawę, z wyprawy na wyprawę. Piękne czasy. Komu ta komuna przeszkadzała? To był taki piękny system, proszę Państwa, nie ma lepszego. Myśmy miesiąc pracowali w roku. Proszę mi pokazać jakiś inny system. No ja se dworuję trochę, prawda? Ale tak było, że myśmy głównie się wspinali. Realizowaliśmy nasze marzenie. Państwo widzieli tę panią Wandę, no wspaniała kobieta, cudowna kobieta. Wiadomo, weszła w 78 roku na Everest w dodatku 16 października. Już lepiej nie mogła zrobić, prawda? Tak jak papież został, Wojtyła został papieżem. No ale o Wandzie można by długo mówić, bo też no, bardzo skomplikowana osoba, prawda? Trzecia kobieta na Everestie, pierwsza na K2. To, co Wanda robiła, to było coś niesamowitego. Ale to byli ludzie z naszego pokolenia. No, wspinaliśmy się na różne góry. Na Lhotse wchodzę z kolei solo, tak? No tak wyszło jakoś, bo Zawada był, trochę się źle czuł. Leszek się źle czuł, Ingrid się źle czuła. Ja mówię, Andrzej, trzeba iść natychmiast na szczyt, bo akurat było okno pogodowe. Andrzej mówi, ty, ale to niebezpiecznie, przecież idziesz sam, zimą. Jeszcze miałem gorset, bo miałem wypadek parę miesięcy wcześniej, kręgosłup. Ja mówię, co tam, macie lornetkę, to będzie bezpiecznie. Rzeczywiście, mieli mnie obserwować. Uciekłem szybko, wszedłem na szczyt, pierwsze wejście solowe, pierwsze zimowe, pierwsze w gorsecie. Myślę, że już nikt nie wchodził. Lekarz nie wiedział w ogóle, że ja poleciałem, bo wtedy, proszę Państwa, nie było mediów. Były tylko dwie informacje w trybunie robotniczej. Wyprawa wyjechała w sierpniu i wyprawa przyjechała w listopadzie. No i z gazety się dowiedział, że ja szedłem na szczyt. No ale ta ściana, to partnerstwo, to jest wielka przygoda w ogóle. Jak wiemy, na tej ścianie pozostał Jurek, tej ścianie Jurek Kukuczka.
No ale Polacy się mierzyli zawsze z takimi największymi wyzwaniami. My nigdy nie braliśmy czegoś, co tam już było zrobione, tylko tak jak mówię, no chcieliśmy pisać historię, bo to jest taka, ja wiem, wszyscy piszą historię jakoś, tylko nam się wydawało, że piszemy światową, prawda? Bo tak jak mówię, no nie wiem skąd się to wzięło, ale całe pokolenie, ja myślę, że to wynikało z tych zaszłości, że myśmy nie mieli szans w latach 50., 60. pisać historii. Więc jak się trochę polepszyły sytuacje, szczególnie dla uprawiania sportu, to natychmiast ruszyliśmy w góry. I stąd takie nasze były działania. Właściwie w każdym roku nas nie było, z mojego jednego klubu z Katowic wyjeżdżało po 5-6 wypraw w ciągu roku. To było wszystko za sprawą tych pieniędzy, które zdobyliśmy na pracach wysokościowych. A trzeba przyznać, że myśmy tam trochę oszukiwali, prawda, bo proszę Państwa, kiedyś były karty katalogowe, ekonomiści to wiedzą, gdzie się robi budżet, prawda, kosztorys. I w kartach nie było zjazdu na linię, tylko było budowanie rusztowań, których nikt nigdy nie widział, a myśmy budowali i potem je likwidowaliśmy w kosztorysie tylko. Dzięki temu już połowa kosztorysu to była, prawda, z tych rusztowań, które myśmy nigdy nie robili. A samo malowanie było bardzo skomplikowane, bo było trzeba mieć wiadro, wałek i farbę. I linę, także niewiele, prawda? No i dzięki temu tak się działo. Ja zawsze wjeżdżałem w zespole, bo alpinista, proszę Państwa, zespół. Góry to w ogóle martwa materia, człowiek ożywia materię. Ale czasem mi się zdarzało, że tak jak na Daulagiri, inny szczyt, który wchodziłem, wszedłem najpierw na szczyt, potem miałem co robić, bo jeszcze koledzy się nie wspięli. Tak sobie myślałem, co by tu robić? Ach, ta wschodnia ściana mi się tak spodobała. Pomyślałem, że zrobię ją na żywca. To jest taki, my to nazywamy na żywca, to znaczy bez sprzętu. Człowiek ma tylko dwa czekany, raki i ścianę przed sobą. No niektórzy to mówią, jest ryzyko, jest zabawa, albo gleba, albo sława. No to tak nie jest do końca, bo ja już byłem doświadczonym człowiekiem. No ale pokonałem całą noc i cały dzień do grani. Ale to jest takie coś, co trudne jest do wytłumaczalne, ale wydaje mi się, że to jest taki element pod tytułem, że człowiek czasem chce się sprawdzić. Na zasadzie sprawdzam się. To w życiu czasem też tak mamy, nie? Sprawdzę się. No bo wiadomo, że blisko tej cienkiej, czerwonej linii jest tam najciekawiej. Ta emocje tam są największe, prawda? A ja myślę, że ludzie wspinający się to głównie mają taką wielką zachłanność na emocje. Po prostu czasem można tam 5 minut przeżyć więcej niż w ciągu roku. I wydaje mi się, że to było głównym też naszym powodem, że ciągle chcieliśmy no, być blisko tej linii czerwonej. No i tak ze szczytu na szczyt, tutaj dwa szczyty pokonujemy, zespół bardzo ważny, miałem taki polsko-włoski zespół świetnych alpinistów, bardzo szybko zdobywamy dwa szczyty kolejne. I tak przybywało, bo proszę Państwa, koronę to rywalizowali Kukuczka i Messner. I właściwie nie oni, a media, bo to media wywołały ten temat, prawda? 86, 87. Potem właśnie umarła ta konkurencja, bo to nie jest konkurencja. Celem alpinisty nie jest, przynajmniej w naszym pokoleniu, nie było zdobywanie tam korony. Oczywiście pytany, po co ci korona, mówię, lepiej mieć niż nie mieć, tak? Ale nie było to moim celem, dopóki nie miałem iluś tam szczytów. Shisha Pangme też solo nową drogą. No miałem taki okres, gdzie strasznie mi się solowe wspinanie, ale tak jak mówię, zawsze wyjeżdżałem z wyprawą, a potem mi coś tam do głowy przychodziło, że może jednak coś jeszcze zrobię sobie solo, no bo to dawało mi bardzo dużo emocji. 10 szczytów, potem 11, 12 zdobyliśmy bardzo szybko. To są dwa szczyty leżące bardzo blisko siebie, w takim doborowym zespole z Robem Hallem, Edem Wistursem, Castrolem, no czołówką światową. 17 dni zdobyliśmy dwa szczyty i wtedy dopiero pomyślałem, właśnie nawet nie ja pomyślałem, ale moi koledzy z klubu mówią, stary, już masz 12 szczytów, mógłbyś skończyć tą koronę. No to ja wtedy dopiero zacząłem myśleć o tym, ale tak sobie myślę, jak to zrobić, prawda? Bo zostało mi K2, które wielokrotnie próbowałem, 3 razy zimą i ileś nową drogą, jakąś, no najróżniejszym sposobem próbowaliśmy robić to K2 i ciągle nam nie wychodziło. No i Nanga Parbat, taki szczyt, który leży całkowicie w Pakistanie. No ale są odległo 300 kilometrów. To w jednym sezonie tak nie bardzo, no albo tu, albo tu. A ja sobie wymyśliłem, że zrobię inaczej, że wyjedziemy wcześniej sobie na K2, zresztą od strony chińskiej, bo dostaliśmy zezwolenie od Chińczyków, nie z Pakistanu. Wyjedziemy wcześniej, w czerwcu, na początku. Też wziąłem Amerykanów, Włochów. A na Nanga Parbat, 5 tygodni po nas, pojadą moi przyjaciele z klubu mojego. I byłem pewien, że my jedziemy na K2, prawda, robimy K2, po skończeniu K2 będę zaaklimatyzowany, wracamy, Karakoram Highway, Chilas, podchodzę pod Diamir Face do przyjaciół, którzy już tam, wiadomo, obozy założone, liny, prawda, biorę tylko dżumarek i ciach, 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 wchodzę na swój ostatni szczyt, prawda. Taki był mój plan. No niestety, z K2, poszło, znaczy stety można powiedzieć, bo
z K2. K2 od północy w ogóle, to jest wspaniała w ogóle góra, ona cudownie, najładniej wygląda. W ogóle K2 jest ładniejsza niż Everest, to wiadomo, ale od strony północnej wygląda w ogóle fajnie. No ale zanim pojechałem na Twa, to z K2, jak mówiłem wcześniej, mieliśmy parę porachunków, 87 zima, prawda? No porażka totalna, 7300 tylko zrobiliśmy. Najdłuższa wyprawa moja, 70 dni w bazie, 380. No dzisiaj 7300 to alpiniści osiągają po jednym tygodniu latem. A zimą dostaliśmy po łapkach, bo myśmy bardzo uwierzyli, że zrobiliśmy jakieś tam szczytu w Nepalu, to co tam K2? No, okazało się, że tu ten jet stream pierwszy uderza w K2, czyli ten silny wiatr. No i było wiadomo, że K2 potem jeszcze raz próbowaliśmy, potem jeszcze Rosjanie próbowali, jak Państwo wiedzą, game is over, bo przyjali Szerpowie 21 stycznia 2021, zakosili i cała korona zimowa jest skończona, ale nie mamy z czego wstydzić, bo ten przydomek Ice Warriors rzeczywiście jest prawdziwy, dlatego że 10 szczytów z 14 Polacy zdobyli jako pierwsi. Tego już nikt nie zabierze, prawda? Od północy, no zupełnie inna w ogóle, proszę zobaczyć, jak wygląda K2 od północy. Można się zakochać w tej górze. Szło nam bardzo dobrze i rzeczywiście, co prawda były pewne odpryski monsunu, który nie powinien docierać, ale docierał. Wchodzę na szczyt z dwójką Włochów, potem jeszcze Rysiek Pawłowski, Piotrek Pustelny, musieliśmy czekać trochę na nich. Także gdzieś w połowie sierpnia dopiero zakończyliśmy działalność i oczywiście pierwszy po zejściu ze szczytu, 13 szczyt do korony, mieliśmy te satelitarne takie telefony, takie walizki wtedy były, prawda? Łączę się z krajem, z Januszem, z prezesem. Janusz, zrobiliśmy K2 i pytam, co tam pod Nanga Parbat? Mówi, pod Nangą? Chłopacy wrócili do kraju. No jak to wrócili? No był okres złej pogody i zrezygnowali. I ja sobie teraz myślę, kurde, ostatni szczyt. Ja kompletnie się nie przygotowywałem. Wiedziałem tylko, jak wygląda ściana, nic więcej. Bo to tak czasem w życiu człowiek się nie przygotowuje, a trzeba się przygotować. A ja myślałem, że tam będą moi przyjaciele, prawda? No i miałem takie trudne dni, prawda? Ten facet w Chilas podszedł do mnie i mówi, ja wiem, że ty będziesz chciał wspinać się, ale mam dla ciebie złe wiadomości, obie złe. Ja mówię, jaka? No pierwszą znam, nie ma chłopaków. Jaka druga? Nie ma żadnej wyprawy, wszystkie zrezygnowały. W 96 roku nikt nie wszedł na Nanga Parbat. I tak sobie myślę, kurde, co tu robić teraz? Ale tak się poddać, to będzie głupio, nie? Przyjadę do klubu i się zapytają chłopcy, no jak tam było pod Nangą? No tego, no metr śniegu spadł, no rozumiesz, musiałem zawrócić. I tak codziennie idę, dostałem czterech takich tragarzy z kałachami, bo tam wszyscy noszą broń. I tak idę i codziennie rano tak patrzę, że pierwsza chmurka wyszła. Lampa. Drugi dzień, lampa. Trzeci dzień, lampa. Tak mnie strach obleciał, szukałem jakiegoś pretekstu. Wrzód mi wyrósł. Mówię, o, poważna sprawa, wrzód na gębie. Ale chyba to byłoby niezbyt, nie najgorsze wytłumaczenie. Jestem na szczycie, w 3 dni wchodzę na szczyt. Nie wiem, znalazłem jakąś, w ogóle nie wiem, jak ja to zrobiłem. I po raz pierwszy w życiu miałem taką obawę, że jakiś dowód może, jestem sam. No, wiadomo, co zrobiłem, nabrałem kamieni z 5 kilo, nie? Każdy wie, jak wygląda kamień. Ale miałem szczęście, bo taki był kawałek materiału, pociągnąłem, on był umocowany do haka, a hak był wygrawerowany, pamiątkowy. Austria 76, High Mountain Group Graz. 20 lat przede mną. Do Kabzy zjechałem na dół, ten sarder wywalił całą serię w powietrze, mówi do mnie, well down. Ja mówię, well down, nic mu nie pokazywałem. A on mówi, wiesz, my tu wszyscy moglibyśmy pasterzy zaświadczyć, jakbyś miał problem, bo oni mieli taki binokular i tam mnie tą lornetkę obserwowali do szczytu, bo on wiedział, że to jest takie trochę... Proszę Państwa, wróciłem do kraju, korona zrobiona, nikt mnie nie pytał o to, czy byłem na Nanga Parbat, nikt z klubu. Jak tam na Nandze? Bo no fajnie, byłem. Tak mnie to złościło, że 4 lata później na takiej konferencji we Włoszech wziąłem ten hak, mówię, opowiem gamoniom, kurna, widzicie, tu mam dowód. Opowiadam, pokazuję hak, nagle wstaje z publiczności facet i mówi, to jest mój hak. Robert Schauer. Chciał mi go wziąć, ale nie dałem mu go. Jest nadal w muzeum. Proszę Państwa, korona Himalajów, jak widać, może zrobić 15 minut. Zapraszam, może ktoś zrobi szybciej. Dziękuję bardzo.